Moim zdaniem na takich imprezach jak Mistrzostwa Świata przy 14-osobowej kadrze w najgorszej sytuacji nie są ci, którzy grają, tylko ci, którzy muszą siedzieć na trybunach, bo nic nie mogą w żaden sposób pomóc zespołowi. Jak ty to znosisz, jak sobie z tym radzisz? No, stres jest ogromny, naprawdę. Jeżeli się gra, to te emocje można ładować, a tutaj niestety wszystko się kumuluje i no, nie jestem w stanie nic zrobić, także tylko mogę ewentualnie podbiec do ławki chłopaków i ewentualnie przekazać jakąś informację, którą zauważę na gorąco i na tym się kończy moja rola, także no, nie jest to łatwe na pewno. No właśnie, i ci rezerwowi, którzy siedzą na trybunach, różnie to znoszą, a ty, z tego co słyszałem, chcesz uczestniczyć nawet w rozgrzewce swoich kolegów, chcesz być przy nich, no i w jaki sposób ich wspierać. Tak szczerze po prostu, jesteś z nimi, tam nie ma takiej niezdrowej rywalizacji. Nie, absolutnie, czemu ma być jakaś niezdrowa rywalizacja? Igła gra fantastyczne zawody i tutaj no, myślę, że no, z mojej strony nie ma żadnego ani żalu, ani jakiejś innej takiej rzeczy, że ja nie gram, a gra Igła. No, trener dokonał wyboru i widać, że Igła naprawdę gra fantastycznie, a ja co mogę zrobić tylko dla zespołu, to właśnie być przy nich jak najbliżej. Na treningach dać z siebie maksimum, żeby wszyscy mogli dobrze potrenować. Także no, czuję się częścią tego zespołu i chcę być w chwilach takich właśnie stresowych i przedmeczowych przy zespole. Z boku łatwiej o taką trzeźwą ocenę, bez emocji. Twój typ na trójkę tego mundialu, to ostatnie moje pytanie. Wierzę głęboko w to, że my w niej będziemy, ale szczerze nawet się przez myśl mi nie przeszło, żeby wytypować tutaj trójkę medalistów, ale my tam będziemy.